Patryk, zacznę może trochę nietypowo i zapytam, jak samopoczucie po tych ostatnich trzech spotkaniach, które no, kosztowały nas i sporo nerwów i na pewno też sporo takich negatywnych emocji. Na pewno dużo z siebie daliśmy, tak jak mówisz, i teraz mieliśmy chwilkę też odpoczynku, potem już tylko i wyłącznie cel Szczecin. Dużo przerobiliśmy taktyki i też wyciągnęliśmy sporo wniosków z poprzednich meczów, więc myślę, że będziemy tam jechali przygotowani. Jeden taki pozytywny aspekt po ostatnim meczu, czyli twoja nominacja do siódemki serii. Zapytam teraz, czy to taka łyżeczka miodu w tej beczce dziegciu po ostatnich spotkaniach była dla ciebie? Na pewno jest to miłe. Cieszę się, że mogłem pomóc, że tak została moja gra oceniona. Mam nadzieję, że następne mecze będą tak samo wyglądały, jak nie lepiej. No właśnie, bo jedziemy do Szczecina i już nawet trener w szatni zapowiadał, że kurde, panowie, trzeba się otrząsnąć, bo jedziemy na naprawdę trudny teren w hali, której nie gra się łatwo. To jest według ciebie jeden z atutów właśnie Pogoni, ta hala, na której ciężko jest się zaaklimatyzować innym zespołom? Na pewno coś w tej hali jest, że ciężko tam się gra. Też Szczecin bardzo mocno gra, w ogóle u siebie jeszcze mocniej i na pewno po tych meczach ostatnich przegranych przyda nam się zwycięstwo i będziemy robili wszystko, żeby to się stało. Właśnie o to miałem pytać. Przyda nam się zwycięstwo zdecydowanie, bo gramy z 9. drużyną w tabeli i to właśnie ten triumf w Szczecinie pomógłby nam tak na dobre odskoczyć od tej dolnej połówki tabeli. Na pewno. No, ten mecz jest dla nas bardzo, bardzo ważny i tak jak mówiłem, przygotowywaliśmy się dużo i na pewno będziemy jeszcze sobie powtarzać jak mantrę wszystko, co sobie ustaliliśmy i będziemy to próbować zrealizować na meczu. Zdradzisz już, co z tej takiej wstępnej analizy wynika, jeśli chodzi o naszego przeciwnika? No na pewno to, że grają bardzo, bardzo mocno i brutalnie. Analizowaliśmy też dużo ich ataku i mają dużo różnych zagrywek, które musimy sobie na spokojnie rozłożyć na czynniki pierwsze i większość już 90, myślę parę procent tego zrobiliśmy. Dzisiaj mamy jeszcze trening wieczorny, jutro ostatnie szlify taktyki i myślę, że będziemy gotowi. Już tak trochę schodząc z tematu, takie dalekie trasy mocno ci przeszkadzają, czy już kwestia przyzwyczajenia? Chyba kwestia przyzwyczajenia. Nie zwracam na to uwagi w sumie, czy to jest mecz na wyjeździe, czy u siebie czuję się podobnie. Zapraszam wszystkich do oglądania naszych meczów, do komentarzy po meczach. Czujemy waszą obecność, mimo że fizycznie nie możecie być na hali, także wspierajcie nas, dużo nam to pomaga.